dzisiejszym programie opowiemy Państwu o pielgrzymce na Jasną Górę, o porozumieniu i dialogu społecznym z kandydatem na prezydenta oraz o spotkaniu na szczycie, czyli o związkowcach na hali Boraczej. Pan prezydent nigdy dla nas czasu raczej nie miał. Jeszcze nie było takiego spotkania na tym poziomie. Dialog jest niezwykle istotny. Czasami te rozmowy, jestem w pełni przekonany, że to będą trudne rozmowy, męskie rozmowy, ale tylko i wyłącznie takie działania pozwolą wypracować dobry program dla Bielska-Białej. Bez przemysłu, bez miejsc pracy nie będzie dobrobytu mieszkańców. To baza współpracy biznesu, samorządu przy udziale strony społecznej. Miejsce tworzenia odważnej wizji miasta. Jestem przekonany, że to spełni, dlatego popieramy tego kandydata. Związkowcy udzielili poparcia kandydatowi PiS, a ten zobowiązał się do realizacji rządowych programów społecznych popieranych przez Solidarność oraz wspierania spraw pracowniczych w bielskich zakładach pracy, a zwłaszcza w instytucjach i spółkach należących do samorządu. Dialog i rozmowa jest niezwykle istotna. Rozmawiamy o tym, co jest kluczowe, czyli o budżecie miasta, o strategii na przyszłość miasta. Tego dialogu w Bielsku-Białej nie było dotychczas. Bo tego dialogu nam tutaj brakowało cały czas. Raczej był dyktat, a nie dialog. Porozumienie podpisali przewodniczący zarządu regionu Marek Bogusz i jego zastępca Andrzej Madyda oraz Przemysław Drabek i prezes zarządu okręgowego PiS w Bielsku-Białej, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Obecni byli też związkowi kandydaci na listach PiS. Ewa Żak, ubiegająca się o mandat radnej sejmiku województwa śląskiego oraz Andrzej Gacek, kandydujący do Rady Miejskiej Bielska-Białej. Związkowcy długo jeszcze rozmawiali o palących problemach miasta, komunikacji, zanieczyszczeniu powietrza oraz oświacie. Wsłuchujemy się też w głosy pracodawców, jakie są oczekiwania ich tutaj, jeśli chodzi po stronie miasta. Chcielibyśmy w tym dialogu z nimi wspólnie wypracowywać to, żeby miasto się nam rozwijało. Do tego dochodzą oczywiście te sprawy dotyczące pracowników bezpośrednio, czyli mieszkania, których brakuje w Bielsku, żłobki, przedszkola. Też chcielibyśmy, żeby nasz głos był słyszalny, jeśli chodzi o edukację. Skoro korporacje międzynarodowe przychodzą robić tutaj biznes, to muszą przestrzegać polskiego prawa. Takich spraw Solidarność będzie pilnowała, powiedział Piotr Duda na antenie TVP Info w sprawie dotyczącej Isk z Radomska. W piątek 21 września przed siedzibą Centrum Dystrybucji Isk w Radomsku zorganizowana została solidarnościowa pikieta protestacyjna w obronie zwolnionego z pracy przewodniczącego komisji zakładowej. Wśród protestujących związkowców nie zabrakło przedstawicieli podbeskidzkiej Solidarności, na czele z szefem regionu Markiem Boguszem. Petycję, którą kierujemy do pani minister Zalewskiej, jak też skierujemy ją do premiera. Około 5 tysięcy pracowników oświaty protestowało 15 września przed Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie. Wśród nich było blisko 100 przedstawicieli nauczycielskiej Solidarności z Podbeskidzia na czele z szefową Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Jadwigą Utecht-Nolbrzak. Związkowcy wystosowali 4 postulaty. Żądają wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli w wysokości 15% od 1 stycznia 2019 roku, zmiany systemu wynagradzania i systemu finansowania zadań oświatowych, usunięcia niekorzystnych przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli i awansu zawodowego oraz likwidacji godzin karcianych. Przedstawiciele Oświatowej Solidarności czekają na odpowiedź ministerstwa na postulaty zawarte w petycji. Spotykamy się tutaj u stóp jasnogórskiej pani po raz 36, bo pielgrzymka ludzi pracy to wyjątkowe spotkanie. Każdego roku w trzecią sobotę i niedzielę września odbywa się ogólnopolska pielgrzymka ludzi pracy na Jasną Górę. W tym roku związkowcy przybyli do Częstochowy 15 i 16 września. Szczególne miejsce, gdzie Solidarność od niepamiętnych czasów zawsze przychodziła i zbierała siły tak, do dalszej jakby pracy. To jest też czas modlitwy, czas zastanowienia, ale też czas refleksji nad tym, co zrobiliśmy, a czego nie udało nam się zrealizować.
Do Częstochowy w te ważne dla związkowców dni przyjechały delegacje wszystkich regionów NSZZ Solidarność, w tym z regionu Podbeskidzie. Przyjechaliśmy tutaj, żeby ponownie zawierzyć się jasnogórskiej Pani, żeby nam pomogła w trudnościach, które nas kraj coraz bardziej spotykają. I modlimy się o to, o dobro dla naszej ojczyzny, dla naszego, dla naszych rodzin, dla naszych znajomych, dla naszych dzieci, wnuków. Żeby to wszystko pomyślnie po prostu się ułożyło i żebyśmy byli dumni z naszej Polski. Dzisiaj nie dzielimy się na górników, hutników, lekarzy, stoczniowców. Dzisiaj jesteśmy wielką solidarnością ludzi pracy. I to było marzenie i życzenie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Wśród zaproszonych gości znalazła się rodzina księdza Jerzego Popiełuszki, bo to właśnie ksiądz Jerzy Popiełuszko jako kapelan Solidarności po raz pierwszy w trudnym czasie stanu wojennego w 1983 roku przyprowadził pielgrzymkę na Jasną Górę. To wielkie dzieło naszego patrona, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, a także jego testament. Tak, co roku jestem z Solidarnością w Częstochowie, na pielgrzymce, którą rozpoczął błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. I to jest przede wszystkim podziękowanie za cały rok naszej pracy, naszych działań, ale też i prośba o dalsze wsparcie. Czujemy opiekę księdza Jerzego, Matki Bożej w sprawach pracowniczych. Sytuacja choćby na rynku pracy jest dzisiaj dobra, ale też wiemy, że są problemy, że często spotykamy się z sytuacjami, gdzie pracodawcy jeszcze łamią przepisy prawa pracy, trzeba dokonywać zmian, korekty i w tym zakresie też te dzisiejsze nasze modlitwy do Matki Bożej Częstochowskiej i do księdza Jerzego, aby nas w tych działaniach wspierał. Ja na każdą pielgrzymkę ludzi pracy przyjeżdżam ze względu na to, że tutaj się ładuje akumulatory. U Matki Bożej trzeba być, żeby coś dobrego móc robić dla ludzi. To jest zawsze jakby nabranie siły na cały rok naszej pracy, chociaż w międzyczasie również przyjeżdżamy do Częstochowy. Przyjeżdżam osobiście do Częstochowy, ale zawsze modlimy się za naszych członków związku, za nasze zakłady pracy, za naszych pracodawców również, aby w jakiś sposób tą siłę realizować dla członków związku i dla rozwoju po prostu wszystkich. Myślę, że to jest też czas oddania Matce Bożej tych właśnie wszystkich rzeczy, które nam się nie udało zrealizować, ale to też jest prośba o bezpieczną pracę, to jest też prośba o to, żeby ta praca była jak najbardziej efektywna dla nas, czyli chodzi o pieniążki, tak? Ale też, żeby tej pracy nigdy nam nie brakło. Tak jak to w modlitwie mówimy, żeby chleba powszedniego nigdy nam nie brakło. Żabnicy z Milówki ze Złatnej solidarnie na szlaku w kierunku hali, bo raczej podążali związkowcy. Ogólnopolski rajd Solidarności. Nie wiem, od której strony wchodziłem, ale ogólnie było bardzo dobrze, trasa fajna, dużo borowików, znaczy borówek. Chwilę posiedzieliśmy na Rysiance, poszliśmy na Lipowską, dotarliśmy tutaj. To było tak. Pomyślałam o Babiej Górze i sobie myślę, jak tam wlazłam, to teraz też wejdę. I weszłam i jestem z siebie zachwycona i dumna. A dostaliśmy znaczek teraz. Znakę dostałem na to, to gdzie jest. Trasa wspaniała. Pracy nie ma czasu, po pracy też za bardzo, a to jest takie właśnie wyjście i porozmawianie z koleżankami czy z kolegami. Widoki piękne. Szłam w czołówce, więc elegancko. Dopisała pogoda. Kiedy dotarli już na szczyt i ochłonęli, rozpoczęła się msza. I jaka jest miłość wobec drugiego człowieka? Z tym mamy chyba największy problem. Solidarność ma nas jednoczyć. Solidarność ma nas łączyć. Ale tym łącznikiem właśnie powinna być miłość. Po niej
Był syty posiłek i konkurs z wiedzy turystycznej. Wtedy niebo zapłakało, ale wcale nie zepsuło to humorów uczestników, zwłaszcza, że nadszedł czas wręczania nagród. Szef Podbeskidzkiej Solidarności, Marek Bogusz, wręczył puchary dla najlepszych zespołów. Puchar przewodniczącego zarządu regionu za pokonanie najdłuższej trasy ze Złatnej przypadł reprezentacji związkowców z bielskiej spółki ABB. Apena. Z kolei puchar przewodniczącego Komisji Krajowej dla najliczniejszej drużyny po raz kolejny przypadł związkowcom z Solidarności spółki Prosit z Bielska-Białej, prowadzonej przez szefa tej organizacji Rafała Tyrałę. Był też konkurs wiedzy turystycznej. Tą wygrał Leszek Caputa z Żywca. Bo tych ludzi jest troszeczkę, którzy się tym pasjonują, ale są też ludzie, którzy po raz pierwszy są na przykład dzisiaj z nami. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku na następnym rajdzie będzie nas jeszcze liczniejsza grupa. W tym roku solidarnie w górę pięło się ponad 100 związkowców.